Ponadto zapraszam Was do wspierania WOŚP ze mną, gdzie do mojej skarbonki macie link też w opisie obok serwera na Discordzie. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam stary, cześć, cześć, Zanoszy i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Kraina Tornad. No, długo nie było odcinków z tej serii, ale miałem po prostu tydzień bez Skylinesów w dużym skrócie, no, poza poradnikami, ale poradniki się inaczej zupełnie nagrywa. Więc tak, głosowaliście w ankiecie na serwerze na Discordzie, jeżeli Was tam nie ma, to zapraszam do linku w opisie. I zapytałem się Was tam, co chcecie, żebyśmy zrobili w tym odcinku. I walka była długa. Zresztą to największa ankieta z wszystkich, jakie były na moim kanale, miała najwięcej głosów. I najwięcej głosów miało to, żeby na początku to było stadion, ale na końcu to jest, żeby rozbudować nasz port pasażerski. Port towarowy będzie po tej stronie i jak on będzie wyglądać, to zobaczycie w przyszłości. Na temat port pasażerski będziemy budować sobie tutaj. Będzie on się składać przynajmniej z podstawowej wersji, mojej podstawowej oczywiście wersji, z co najmniej dwóch właśnie tej naszych, jak one się nazywają, portów. Po prostu co najmniej dwóch portów, ale możliwe, że nie no, damy im tutaj trzy porty. Jeden tu, jeden tu. I na centralnym porcie, przy centralnym właśnie porcie, będzie centralny hub właśnie tutaj naszych komunikacyjny. Albo jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Na razie będziemy stawiać sobie nasze tutaj porty, czyli musimy na naszą dzielnicę tutaj poprzez stawiać, więc zobaczmy, jak ona się na tutaj ciągnie. A, to są dwie różne dzielnice. To dobrze wiedzieć. Tego już nie pamiętałem. Ogólnie tutaj to wszystko będzie w przyszłości wielkim jednym lasem, ale jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Poprzestawiałem już wszystkie tutaj nasz czarnowiec, zbudowałem go i tutaj dodałem przetwórnie ryb. Także trochę tego jest, ponieważ tutaj nasze ryby były całkowicie backfilled, więc no, trzeba było coś z tym zrobić, tak? W dużym skrócie. I platform trochę poustawiam tutaj nowych, bo już te stare to trzeba było wszystkie wyburzyć. No niestety, tak to wygląda, a nie inaczej. Także sobie po prostu poustawiałem trochę też nowych budynków. Ale dobra, bez zbędnego gadania, zacznijmy od tej dzielnicy. My tutaj dosyć długo już nic nie robimy w tej dzielnicy, a przydałoby się. No i tak, niestety pierwszym, największym minusem tej całej przebudowy będzie, zaczniemy od poprzestawiania wszystkich parków stąd, na ten drugi właśnie rejon. Czemu to jest minus, no to sami się domyślcie. Ale sądzę, że nie będzie aż tak źle. Także tak, to i nasze molo też na pewno. W ogóle przed chwilą mieliśmy, przynajmniej ja miałem, dosyć duże problemy w tym mieście z pieniędzmi. Na szczęście już, jak widzicie, jesteśmy spokojnie, bo trochę musiałem podnieść podatki. Ale no nie było za ciekawie, tak powiem po prostu. Było to trochę nie za ciekawie. Dobrze, tutaj postawię sobie jeszcze to, tutaj blisko, żeby trochę było tutaj atrakcji właśnie pomiędzy nimi wszystkimi. Dobrze, czas jest trochę spowolniony, to my przyspieszmy go sobie na maksa. No i tak, ty tutaj wydobywasz coś, to nie mogę ciebie wyłożyć niestety. Tu są światła, to na pewno nie są światła. Tu już tu ich na pewno nie będzie. Dobrze, to tak, po pierwsze trzeba wyburzyć to. I czy tu są drogi jednokierunkowe? Nie, tu są dwukierunkowe, świetnie. Bo my musimy całkowicie to wszystko przystawić, żeby to było w linii prostej, tak samo jak jest tutaj. W skrócie wydłużamy tutaj teren, cofniemy to trochę i jakoś tutaj naszą tą dzielnicę zakręcimy. Nie sądzę, żebyśmy kupowali tutaj jakkolwiek więcej kawałków po tej stronie morza, dlatego tak to będzie wyglądać. Tutaj w przyszłości prawdopodobnie nie będzie drogi łączącej, będą tylko kładki. Taki mam plan, bo mogą się robić tutaj korki i takie tam. Dobrze, no to tak, mamy tutaj nasz handel, on tu się ładnie rozwija, to teraz ja muszę to przebudować. No chyba wszyscy wiemy, co to może znaczyć. Krótka przebudowa.
Proszę bardzo, mamy tutaj drobne zmiany. Zrobimy tutaj już początkowe przejścia dla pieszych. Zastanawiam się w ogóle, jak tutaj zrobić komunikację, ponieważ te porty na pewno będą miały podobną ilość pasażerów tutaj, które będą jeździć, więc zastanawiam się nad dwoma opcjami. Albo opuszczeniem linii bambajowej w tym rejonie, w sensie ona będzie tutaj jeździć po tej stronie oczywiście, albo nadpuszczeniem w jakiś inny sposób, tylko no jaki inny. Tu jest ten problem, bo nie wiem, w jaki inny sposób bym mógł to puścić. Lub puszczenie z linii maglewa w tym rejonie, ale sądzę, że maglew w tym rejonie byłby czymś... No nie byłoby to chyba najlepsze. Maglew by, jeśli już, to mógłby być w tym rejonie, bo on i tak musiałby później odjechać, bo... Tutaj tak czy siak, coś czego może wam jeszcze nie powiedziałem, będziemy stawiać nowy dworzec dla naszego, tej całego transportu, o ten. No i w teorii możemy tak to odsunąć, żeby ten cały dworzec zmieścił się w środku, co nie? Ale ma to swoje plusy i minusy, jak zawsze. No i właśnie się zastanawiam, czy byłoby dobrze to wstawić tutaj do środka, czy niekoniecznie. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem i się zastanawiam nad tym bardzo, ale chyba mimo wszystko wstawię to do środka, bo będzie najlepiej, jeżeli chodzi o maglewy. A linia tramwajowa, no będzie trochę tutaj na dalszym planie postawiona, ale sądzę, że nie będzie jakiś. No będzie na dalszym, ale nie na bardzo dalekim. O. A, taka ciekawostka, w międzyczasie włączyłem linię zastępczą za metro, bo musiałem wyburzyć tutaj metro, a więc mamy tramwajową linię za metro, która jedzie tutaj z przystankami. Jak widzimy, po części nawet ludzie już tutaj wysiadają na tym przystanku, co mi się trochę mało podoba. I on dojeżdża do najbliższej stacji metra. Ale to, że my tutaj wysiadają prawie wszyscy pasażerowie w tym rejonie, mi się nie podoba, dlatego usuniemy ten przystanek. Bo tutaj miał tak być, wiecie, przyszedkowy do przemysłu, ale oni w ten sposób po prostu idą już na piechotę od tego rejonu. To mi się mało podoba, wolę, żeby dojechali tutaj na przystanek i z niego szli dopiero. I też może dobrym rozwiązaniem byłoby tutaj poprzestawienie tych linii, żeby na przykład ta była tu, ta była dokładnie tutaj, zieloną tutaj wstawimy, w ogóle nie wiem, dokąd jedzie zielona, pokaż mi tą zieloną, bo ta zielona jest najmniej używana tutaj, znaczy tutaj jak widać jest najmniej używana, a bo zielona pewnie jedzie cały czas prosto, co nie? Tak, to ciekawe, że najmniej osób chce korzystać z zielonej, a zielona jedzie nawet dalej. Ale tutaj dojeżdża do pętli. Okej, okay. Czyli zielona się trochę ciągnie. No dobra, no to tak wygląda ta linia. Dobra, ja na razie tutaj wracam do naszego portu i będę próbować rozkminić, jak to najlepiej, w sensie no już wiemy więcej, jak to najlepiej postawić, tylko jak to zrobić, żeby tutaj nie wyłączać gry w trakcie. To jest najtrudniejsze, co nie? No już aktualnie tutaj jest tylko maglev i promy pewnie, których jest teraz tutaj niezłe używanie, ale mimo wszystko tramwaje pewnie pełną parą najbardziej. Thank you.
No i tym akcentem mamy tutaj ładnie poustawiony cały port nasz. Przyspieszmy sobie na taki tryb. I zanim ja tutaj poukładam, to Wam wszystko pokażę, co i jaki w ogóle wygląda, bo parę rzeczy jeszcze jest do ustawienia. To tylko teraz na koniec zrobimy. Po pierwsze, nasze atrakcje wodne. Nie mamy tutaj wszystkich poustawionych, właściwie ich w ogóle nie mamy, dlatego teraz to zmienimy. Po pierwsze, ten drut tutaj nam w ogóle nam nie pasuje, przynajmniej Wam może tak, ale mi na pewno nie. Dlatego tutaj sobie zrobimy nasze mola. Proponuję zostawić na pewno jedno molo tu. Tu bym nawet. No dobra, możemy tu sobie zrobić takie molo. Tu sobie zrobimy to molo, a na końcu musi być takie ładne z kafejką. Oj, tak. I ona będzie tutaj. Zapomniałem o tym, że one potrzebują dostępu do drogi. Jak my to możemy sensownie rozwiązać ten problem? Chyba tylko wyłącznie w ten sposób aktualnie. Ale dobra. No przeżyjemy takie rozwiązanie. No i tutaj jak widzimy jest już handel. W teorii wszędzie handel by mógł się budować. Niestety popyt na niego jest znikomy, bo w kolejnym odcinku będzie trzeba rozbudować jakąś dzielnicę mieszkalną. Zresztą w sumie to jest najważniejsze aktualnie dla nas, no ale tak czy siak. No i pozostałe jakieś atrakcje tutaj wodne. To tak, na pewno takie. To taki bym sobie tutaj wanął jeszcze tu, dobra. No i te mniejsze, to byłbym dajmy sobie tutaj, tu. I to będzie właściwie tyle. I tak to wygląda. Teraz sobie tutaj puścimy jeszcze dla efektu, żeby to wszystko podciągnąć, jeden ładny autobus turystyczny, który po prostu będzie mógł dojechać do naszego centrum wszechświata. Nasze centrum jest tu. I żeby dało się do niego jakoś sensownie dojechać z jakimiś jeszcze tutaj ciekawostkami w ogóle, proponuję go puścić przez nasze jedyne i w swoim rodzaju stare miasto. Więc w ten sposób sobie tu przejedzie. Czyli nawet można zrobić w tych samych przystankach miejscówki. No i dojedzie sobie do naszego tutaj centrum i w drugą stronę tak samo go bym puścił. Z tymi samymi przystankami to może nawet nie będzie mieć tutaj problemów. W jedną, w drugą i no tutaj też. To wtedy sobie tutaj, no to jeszcze tutaj dodajmy mu z możliwością zjazdu. Dzięki czemu tutaj na samym końcu będzie mógł zjechać. I tutaj zrobimy sobie lekką odmianę w postaci tego, że po pierwsze przystanek pod urzędem poczty, no to jest po prostu, jakbym powiedział, miejsce bardzo preferowane dla niego. Po drugie tutaj miejscówka. No i tutaj bym wykręcił, zrobić, chociaż w sumie możemy to sobie zrobić zupełnie w inny sposób. Damy po prostu przystanki po tej stronie. Tak, a co? Nie musimy się konkretnie ciągnąć, tak jakby to normalnie zrobić, dlatego możemy to sobie zrobić po prostu w zwyczajny sposób. Tu będzie ciekawszy zakręt, nie ukrywam, że nie, dlatego sobie go zrobimy w ten sposób, no i pod każdym z naszych, w sumie, bo tutaj chciałem zrobić taki przystanek ten nasz bambajowy, na długim. Dobrze, to na długim będzie przystanek bambajowy, a tu będzie taki przystanek, tu będzie oczywiście pod tą miejscówką i tu będzie pod tą miejscówką i tu dojedzie do punktu kulminacyjnego. Poczta postawiona, a właściwie wszystkie budynki tutaj najważniejsze są postawione, więc jedyne co na sam koniec pozostało, czego jeszcze nie zrobiłem, to jest przystanki bambajowe. Tutaj ich nie postawiłem, więc sobie zróbmy. Tu cyk, dobrze, to zrobione. No, tak jak właśnie mówiłem, jeden przystanek musi być tu, drugi przystanek musi być tu. No i tutaj na tej trasie też nie mamy żadnych przystanków, więc byłoby miło, gdyby one mogły się tu bambaje zatrzymać jakoś, a nasi tutaj handel i reszta mogli z tego korzystać. Więc zróbmy sobie tutaj z tym dojściem, przejściem i wyjściem i zejściem możliwości, aby mieli no właśnie taką. Więc proszę bardzo. O, tu jest nawet ładne zejście na dół. Więc jeżeli bym z niego nawet skorzystał, to oni będą chyba jeszcze bardziej z tego zadowoleni. To dobrze. Więc tu z takim zejściem. Dobra. I tutaj zejście takie. Takie połączenie. I no jest tutaj multum możliwości dla nich do przechodzenia w każdą stronę świata. Więc to akurat będzie na pewno dobra rzecz. Czy coś tutaj mi brakuje? Brakuje mi zejścia z tej strony, ale nie wiem, czy tu jest w ogóle to możliwe. Jeśli jest, to właśnie postawimy to tutaj. No dobrze, to z tej strony udało się postawić i może jest tak samo. Jest do naszego głównego portu i byłoby miło po prostu, żeby było do niego więcej możliwości wejścia. Dobrze, tam jest zrobione. Tutaj przyszłościowo stacje dla pociągów podwójne są zrobione.
jedne szynówki już tej linii jeżdżą. Jedna stacja tutaj, jedna główna stacja tutaj, która jest oblężona. Tutaj stacja dwójki i dwie osoby i tutaj stacja ostatnia. W teorii podamy tu nawet dałoby się puścić, ale chyba wiemy doskonale, że tutaj już nam wystarczy atrakcji. Także tak, zobaczmy raport końcowy portów. 256 osób, tutaj 5, 28, 185. Dobrze, no i jak widzimy, że jakieś podamy tutaj płyną do każdego z nich, więc w teorii będzie ładnie. Tu mamy też platformy wytnicze pomiędzy budynkami powstawiane. I one na razie tutaj będą, pozostaną, dlatego że są po prostu potrzebne i tutaj jeszcze mają gdzie wydobywać nasze surowce. A później one stąd oczywiście znikną, bo to nie jest coś, co byśmy chcieli tutaj zostawić. To oczywiście jest w 100% zrozumiałe, dlatego jak widzicie na bieżąco będę usuwać. Ciekawa tylko tutaj pokażę, to jest zjazd tutaj bambajowy w dół. Z przystankiem tutaj naszą drogą rowerową, którą musieliśmy przecież zestawić ją tutaj koniecznie. Dlatego tutaj droga rowerowa pozostała. W teorii nawet tą drogę rowerową mógłbym zmienić na nie drogę rowerową, a ścieżkę dla wszystkich. To możemy w sumie zmienić w tym momencie. To może będzie więcej osób mogło z tego korzystać. Ale tutaj jak widzimy zejście chyba nie byłoby. O, dobra, to jeszcze mamy takie tutaj zejście. To może więcej osób będzie korzystać jeszcze jakieś piesi czy coś z dojściem do przystanku. Tu jest przystanek bambajowy. Tutaj drugi jedzie już tutaj z takim wiaduktem nad całym skrzyżowaniem, co sądzę, że jest dosyć dobrą rzeczą, dzięki czemu tutaj nie ma. Tu jest takie, bym powiedział, skrzyżowanie interaktywne i inteligentne, więc no. No i tutaj jest zjazd z przemysłu, bo ten przemysł aktualnie tutaj ma tymczasową linię bambajową, dlatego tak to wygląda. Też przestawiliśmy tutaj nasz jeden magazyn, bo on tutaj był już, nam się nie mieścił. Bo tutaj skarpa się dosyć dużo zrobiła i z tą skarpą będą tu problemy, jak będziemy rozwijać nasz przemysł, znaczy handel, ale to będziemy widzieć w przyszłości. Także jak widzicie, ludzie lubią nawet chodzić na piechotę do wszystkich tych naszych miejscówek, co jest dobrym nowiną. Niekoniecznie najbardziej mi się podoba to, ale może być. Oni się przesiadają głównie pomiędzy metrem i jednoszynówką, chyba mi się wydaje. Chociaż linie bambajowe też mają swojego rodzaju oblężenie. Bo jak widzimy, on tutaj w tym kierunku jest dosyć dużo osób. Brakuje zejścia dla naszych bambajów, wiadomo, w którą stronę. Tutaj. Ale nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tu zrobić tego przejścia, dlatego tak to wygląda, jak wygląda. Dlatego te przystanki po tej stronie i po tej stronie będą miały najwięcej osób. Jeżeli macie pomysł, jakbym mógł sensownie tutaj zrobić te przystanki, bo... No, bądźmy szczerzy, w sensie możemy sobie zrobić, żeby nie było, że nie wiem o tym, a możemy sobie zrobić coś na kształt, tu zobaczycie, no tak, albo w tę stronę, albo właśnie w tą stronę, ale to już psuje cały koncept tego naszego tutaj zejścia i najlepsze, co faktycznie mógłbym zrobić, to, nie wiem, zejście podziemne tutaj. Chyba tylko to by tutaj faktycznie zadziałało tak, jakbyśmy chcieli. A jest to już trochę kombinatoryka i sądzę, że aż tak bardzo tutaj cel mi nie uświęca środków. Bo jak widzimy, no na tych przystankach po prostu nikt nie korzysta z nich, bo do nich dojście jest bardzo, ale to jeszcze raz trudne. A nie, w jeden sposób da się to zmienić. Dobra, to zrobimy to. Wiem, jak można zrobić tutaj przejście dla pieszych. Wystarczy je zrobić w ten sposób. Patrzcie i uczcie się. Teraz będzie jedno przejście tutaj. I teraz wystarczyłoby jeszcze zmienić tą drogę na długość do tego skrzyżowania. I chyba, jeżeli dobrze będziemy patrzeć, możliwe, że się w przyszłości tu sobie ludzie, którzy będą szli. Bo mamy tutaj podzieloną ulicę, co nie? I zobaczmy, czy faktycznie tak jest. Ona jest podzielona i ona w tych miejscach się kończy. Więc w teorii, no zobaczymy, tak? Pożyjemy, zobaczymy. Raczej... Byłoby to trochę obejście systemu, ale czasami to działa. Dobrze, tak wygląda nasza dzielnica. Długo nawet przy niej siedziałem, no niestety, ale sądzę, że ładnie wygląda. Tak to się prezentuje w całości. Z dojazdem i lekką tutaj modyfikacją dojeżdżamy bezpośrednio do naszego tutaj centrum wszechświata. No stąd na pewno pójśćmy pociąg bezpośredni tam. Ale to jest jeszcze dalsza część, po prostu póki co tu jedna szynówka mi w 100% wystarcza. Bo jedna szynówka będzie jeszcze miała po prostu parę stacji po drodze, a pociągi mogą być bardziej bezpośrednie. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli gorąco kliknijcie z tyłu i ten dziwny dzwoneczek, tak wiem, 2/3 z Was tego nie robi.
No i jeżeli chcecie być bardziej, jeszcze bardziej na bieżąco, to zapraszam na serwer na Discord, do którego linki są w opisie. Ponadto zapraszam Was do wspierania WOŚP ze mną, gdzie do mojej skarbonki macie link też w opisie obok serwera na Discordzie. Dobrze, to było na tyle z dzisiejszego materiału. No i będziemy to kończyć z taką ładną panoramą na port pasażerski. No póki co handel jeszcze jest znikomy, ale uwierzcie mi, niedługo go będzie coraz i coraz to więcej. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Chyba z tej strony będzie ładniej wyglądać. Cześć!